Cześć moi kani, ja nazywam się Lukas, a to jest pierwszy odcinek z długo wyczekiwanej serii na moim kanale Farming Simulator 17. I mam nadzieję moi kani, że zarówno ja jak i wy będziemy się przy tej serii bardzo dobrze bawić. I żeby zbędnie nie przedłużać, to oczywiście przejdę na samym początku do opcji, żeby wam pokazać jak mam tutaj wszystko poustawiane. No i generalnie patrzcie, tutaj mam tak, grafikę na bardzo wysoką rozdzielczość, oczywiście Full HD, bo więcej mi nie obsługuje mój monitor, ustawienia zaawansowane, filtrowanie tekstur, wygładzanie krawędzi, wysokość, czy może jakość cieni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam, zresztą sami wiecie jak mam poustawiane, mniej więcej tak to tutaj wygląda. Dobra, lecimy dalej, co my tu mamy dalej? Przejdźmy sobie do opcji sterowania i tutaj po prostu jest czarna magia. Patrzcie, tutaj jest kurde opcji, a ja nie grałem w Farminga od wersji... Nie, grałem w 2.15, ale chyba tak z pół roku temu gdzieś, z półtorej roku temu gdzieś tak mniej więcej. I generalnie już nie pamiętam jak tutaj te opcje wszystkie wyglądały i do czego służą. Aktywuj, dezaktywuj rurę, przełącz pokłos słomy, przełącz radio, Boże kochany, ile tego tutaj jest, światła awaryjne, światła robocze tylnie, światła robocze przednie, matko i córko. Nie wiem kiedy ja to ogarnę, mam nadzieję, że kiedyś po prostu uda mi się to wszystko opanować. Wysuń ramię ładunku czołowego, opuść ramię żurawia, jeju jeju, ile tego tutaj jest, jakieś dyszle, nie dyszle, opryskiwacz. Dobra, nie będę tutaj za długo w tym sznupał, żeby oczywiście odcinka nie przedłużać. Wejdźmy sobie w karierę, rozpocznijmy sobie nowy zapis. Mamy do wyboru tutaj trzy tryby, jak widzicie, łatwy, normalny i wysoki. Generalnie one różnią się tym, że na łatwym mamy więcej kasy i po prostu na przykład pojazdy od razu mają włączony silnik. Na normalnym dostajemy przeciętną, mamy właśnie tutaj jak widzicie sytuację materialną, czyli są niezłe ceny plonów i rozsądna wysokość pożyczka w banku. Natomiast tutaj niestety, ale mamy niskie ceny plonów, natomiast pożyczki są bardzo, bardzo wysokie. I generalnie tutaj jeszcze jest parę innych rzeczy, na przykład musimy sobie za każdym razem włączać i w sumie włączać, bo włączać nie trzeba maszyn, a nie, też trzeba, bo jeżeli na przykład nie wyłączymy ciągnika, to on pojedzie, czyli trzeba włączać i wyłączać maszyny. Dobra, co mamy tutaj dalej? Mapę, mamy tutaj do wyboru mapę Gold Creed Valley i to jest mapa, która jest całkiem nowa w tej wersji symulatora. Natomiast Sosnóweczka już była w wersji 15 Farminga, tak więc ją na razie póki co nie będziemy ogrywać. Ogramy sobie Gold Creed Valley. To co moi kochani, zaczynamy? Jeszcze nie, mamy tutaj do wyboru jak widzicie dwie postacie. Ogólnie mamy tutaj tak, farmera i chyba to się nazywa farmerka. Farmerka, tak? Pani farmer to chyba farmerka, żona farmera. Chyba farmerka. Dobra, ale ja tu ogólnie wybiorę sobie faceta. Tu mamy jakieś kolorki do wyboru, koszula, aha, patrzcie, mogę mu wybrać jaką koszulę chcę, taką szarą, białą, to może nie, bo się za szybko zbrudzi. Ja generalnie lubię kolor niebieski, więc sobie wezmę taką, powiedzmy, błękitną. No i co, kontynuujemy. Okej, okay, mamy ładowanie mapy, tak więc poczekamy aż się nam załaduje nasza wioska, mam nadzieję, że będzie fajna, obszerna i pójdzie na nie robić dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Ja ogólnie planuję dłuższą serię z Farminga, tak? Generalnie chcę tak nagrać, że po prostu raz będzie single player, czyli właśnie ta kariera, którą teraz widzicie, a będziemy także ogrywać z Andziem, jak wróci z wakacji, właśnie wersję multiplayer. Jeśli nie będzie Andzia, to może będzie Kuki, Erwinek, ktokolwiek, tak więc będzie na przemian, tak? Multiplayer ze singlem, jeśli po prostu nie będzie czasu na singla, to będą dwa odcinki z multiplayera i później znowu single, więc mam nadzieję, że na brak farminga w okresie jesiennym narzekać nie będziecie. Dobra, żeby tutaj zbędnie oczywiście nie gadać, bo tutaj dzisiaj dużo bardzo gadam, to zaczynamy. Witamy w grze Farming Simulator. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenie, aby zdobyć podstawową wiedzę o grze? Rozpocznijmy sobie. Dawno nie grałem, nie wiem jak to wygląda, tak więc sobie przećwiczę. Co my tu mamy? WASD, czyli właśnie typowy wsad i na dziewiątce jest przełączanie widoku mapy. Chodzić mogę, do przodu, do tyłu, prawo, lewo działa. No i mapka jest, jak widzicie mamy tutaj właśnie powiększenie mapy. Tak więc wszystko jest chyba na razie póki co dobre. O! Nasza chata ma klimę na wyposażeniu. Także chata
nawet bogata. Leci dymek. Nie wiem, dlaczego leci dymek, skoro mamy lato, tak? Mamy lato, a tutaj patrzcie, leci dymek. A, już wiem czemu. Bo tutaj jest taki kachlok. Wiecie, co to jest kachlok? Nie wiecie, ja wam powiem. Kachlok to jest taki piec węglowy, w którym robi się właśnie ogień i wtedy można sobie gotować na przykład obiad. Kiedyś się tak robiło, teraz już rzadziej, a to jest taka typowa, powiedzmy sobie, farma, na której wszystko jest właśnie po staremu. Dobra, to jest nasz hangar, bądź też nasza wiata, w której będziemy składować tutaj nasze maszyny. Tutaj mamy kolejną część tej wiaty. Tutaj generalnie, aha, nie mogę podnieść, bo przedmiot jest za ciężki. Dobra. Tutaj, jak już wspominałem, mamy nawozy, tak, różne tutaj nawozy do różnych rzeczy. Tutaj mamy chyba do zboża. Tutaj też. Tutaj może jakieś inne nawozy. Tutaj chyba są opryski w tym baniaku. Tak więc możemy sobie opryskiwać przed różnymi szkodnikami. Jest taczka, tutaj patrzcie, taczka jest. A, taczkę mogę podnieść. Mogę przesunąć tak lekko jeszcze? O, mogę, taczkę można przesuwać. Także spoko. Jest karnister z benzyną. Chyba z benzyną. Butla z Jezus, co zrobiłem? Nie chciałem tak. Nie chciałem tak, bo jeszcze mi to, niech mi to jeszcze teraz wybuchnie i będzie tyle. Ale by było. Mogę to jakoś to postawić? Chyba nie bardzo. Chociaż. Czekajcie. O nie, nie da się postawić. Ej, butla, nie uciekaj mi. Dobra. To ogólnie tylko tak jest chyba do picu. Bo z tym nic robić nie można. Nawet tego złapać dobrze nie mogę. A nie, dobra, mogę. Mogę to do taczki włożyć. Ciu, poszło. Dobra. Mniejsza, większa. Tu mamy kompresor. Wydmuchiwacz do liści. Jego pewnie też nie można używać. No nie, to są tylko takie rzeczy, które można przesuwać. I na tym to się kończy. Jest młotek. Czekajcie, przesuń, upuść, przełącz na widok mapy F, oświetlenie. A, patrzcie, mam latarkę. Dobra, przedmiot tylko można opuścić lub przesunąć, albo nim rzucić. O, właśnie w ten sposób, czyli mogę wziąć, pyk i rzucam. Dobra, ale to mnie tutaj ogólnie nie rajcuje, więc... Myślałem, że to jest przepychacz do kibla, ale chyba nie. Dobra, lecimy do naszego pierwszego punktu kontrolnego. Zobaczmy, co tu ogólnie można robić. Bo to nas chyba tutaj najbardziej interesuje póki co. Mamy pierwszy punkt kontrolny. To jedno z pól, które posiadasz od samego początku. Akurat pszenica urosła już na nim na tyle, żeby można ją zbierać. Czas wsiąść do kombajnu i rozpocząć żniwa. No i moi kochani, na to czekałem, tak? Na to czekałem, żeby tutaj po raz pierwszy coś zrobić. Myślałem, że będziemy zaczynać od kultywowania. A tutaj patrzcie, od razu z grubej rury zaczynamy od żniw. Widzę, że tutaj deweloperzy się postarali i tutaj dopracowali każdy element tego kombajnu. Patrzcie, tutaj takie ryski, takie jak gdyby już go korozja powoli zjadała. Po prostu no jest ten smaczek, czuć to. Naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne. Kombajn generalnie jest w miarę czysty, z tego co widzę, ma tylko lekko ubrudzone opony. Więc de facto jest umyty. Ogólnie jak wiecie, na przykład jak się myje maszyny, możecie oczywiście napisać w komentarzu. To naprawdę jest bardzo cenna informacja, jak tutaj się myje te wszystkie rzeczy. Ja tego po prostu nie wiem. Ja będę te komentarze na pewno czytał. Tak więc postaram się po prostu robić coraz to lepsze odcinki, ale też muszę coraz to więcej wiedzieć, tak? Ja też ogólnie wszystkiego sam może na pewno dojdę do tego kiedyś, ale szybciej dojdę, jak wy mi to po prostu powiecie. Dobra, zapinamy żniwiarkę. X rozłóż, czy tam złóż, wszystko jedno. I na B chyba jest odpalenie żniwiarki. No i ekstra. Jezu, ale mi się otwiera buzia. Dobra, WASD się jedzie. Aha! Mogę sobie włączyć tujeczkę. No i proszę, no i na to czekałem. Tym się można po prostu delektować teraz. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Naprawdę, mamy kolejny punkt kontrolny, o co chodzi. Jak dotąd całkiem nieźle, zazwyczaj jednak w gospodarstwie jest bardzo dużo pracy.
Dobra, spokojnie, ja sobie zatrudnię, ale nie na razie. Ja chcę pierwsze się tym nacieszyć, tak? Chcę trochę pograć w tą grę. Poczuć to, te żniwa. To, jak to jest naprawdę być tym farmerem. Po prostu to jest bajka. O, patrzcie, to wszystko pięknie wygląda. Jesteśmy w kabinie. Ciekawe, czy to jest klimatyzacja, ale może jest, bo skoro jest kabina, to pewnie nasz kombajn także jest wyposażony w klimatyzację. Ale generalnie bardzo, bardzo fajnie to wygląda, więc ja sobie tutaj... O, skosiłem sobie, pyk. A, coś wam jeszcze pokażę, poczekajcie tylko. No właśnie, coś wam chciałem pokazać. Aha, muszę to wpierw podnieść do góry, dobra, czekajcie tylko tutaj. Nawrócimy. Dobra. Opuszczamy, pyk. I teraz patrzcie, na przecinku macie coś takiego jak włącz, wyłącz pokłos słomy. Ja teraz wyłączę pokłos słomy. O, i tu macie też, tu macie kolejną taką, jak gdyby, nie wiem, czy to jest kosiarka, czy żniwiarka, czy zwał jak zwał. Patrzcie, co teraz się dzieje. Robi się taka sieczka z tego, o. Jak to jest pięknie dopracowane, jak te źdźbła lecą, po prostu... Masakra wam powiem, masakra. Dobra, jedziemy dalej, pyk. No i spoko, możemy sobie tutaj właśnie kozić nasze pole. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj naprawdę deweloperzy dopracowali tą grę. Zapowiada się to, no, superowo, można powiedzieć wręcz. To wszystko ładnie działa, jak to pięknie wygląda. Ojej, naprawdę, myślę, że zarówno ja, jak i wy spędzimy przy tej grze długie jesienne wieczory. Dobra, zatrudnię sobie pracownika. Chyba mogę wysiąść. Ty, a dobra, jest tutaj framek. Jest framek. Dobra, aha, muszę uciekać. Pamiętajcie, kurczę, że jak będą żniwa, żeby nigdy nie chodzić blisko tej żniwiarki, bo tragedia albo kalectwo. Jeden mały kroczek, tak? Niewłaściwy. I naprawdę może się wydarzyć, tak jak już mówiłem, albo tragedia, albo kurde, możecie być kalekami do końca życia, tak więc lepiej z dala spokojnie sobie to obserwować. O, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Pyk, poszedł. Dobra, lecimy do punktu kontrolnego numer 2. Zobaczmy, co tu trzeba będzie robić. Jest nasz traktorek i jest nasz kultywator. No właśnie, pola, z których zostały już zebrane plony, muszą zostać kultywowane. Kultywatorowane, Boże, jak ja to czytam. O, New Holland, New Holland 8340. Generalnie nie wiem, czy... I Kuhn, Cultimator. Nie wiem, czy te... A czy tak mi się wydaje, że to są po prostu prawidłowe nazwy tych maszyn, że... deweloperzy zadbali tutaj o licencję właśnie. Pyk. Dobra, jedziemy se. Tabulator, przejdź do następnej maszyny. Aha, dobra, ok, rozumiem. No to co, gonimy, moi kochani, trójeczka. Zmiana kamerki, no i proszę, jak pięknie. Jesteśmy tym razem w traktorze w New Hollandzie. W sumie czekajcie, o, na F1 można tą pomoc wyłączyć, całkiem inaczej to od razu wygląda, nie będzie nam to przeszkadzać. Dobra. Podnosimy. No i druga rundka. O, nasz kombajn tam śmiga sobie spokojnie. Ale nie, czekaj. Dobra, trójeczka i C, się pomyliłem z tymi guzikami. Generalnie ta kamera jest rzadko używana przeze mnie, bo po prostu trudno się tutaj steruje tym traktorem z tej kamery, ale w sumie da się przyzwyczaić, tak? Myślę, że nie będzie aż tak źle. Będziemy te kamery dosyć często używać. Tu mamy lustereczka, o kurde, jak to pięknie wszystko wygląda. Jedno, drugie, trzecie. Nie, po prostu bajka. Dobra, włączamy naszego pomocnika, chyba, czy się nie da. Czy się da?
Nie, no macie chyba, czekajcie. Jest tu pomocnik. Jest Adolf. Także Adolf nie sobie tutaj ładnie kultywuje to pole. Tylko mnie nie przejedź, Adolfie. A my lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejny punkt kontrolny. To wygląda, kurczę, jak taka winda do nieba, nawet bym mógł powiedzieć, szczerze. Taki, kurczę, sobie taki tunelek, ale w sumie fajnie to zrobili, bo jest to widoczne z daleka, więc myślę, że jest to takie, można powiedzieć, zauważalne, tak? Potrzebne nawet wręcz powiem. Pola zaoranie są gotowe do siewu. Potrzebujesz do tego celu siewnika. Wróć do ciągnika i tu dołącz się. Aha, no to tradycyjnie. Wsiadamy do Case 1455 XL. Ojejku, dobra, wsiadamy do naszego ciągnika. Jest ciągnik trochę gorszej maści z tego co widzę. Ale generalnie też nie powinien być zły. Dobra, mamy tutaj Y. Wybierz ziarno. V. Odpuść narzędzie. I B. Włącz, wyłącz wybrane narzędzie. No, czyli spoko. Wybieramy sobie jakieś ziarno. Tu mamy jakieś zboże, kwiatki, leny, boże, kukurydzy. Kukurydze, nie kukurydze. Tu jest pszenica, owiec, czy też inaczej owiec, pszenica, jęczmień, nie wiem. Szczerze powiem wam, nie rozróżniam tych kusek. Kusek, czy też zbóż, zwał jak zwał. Opuszczamy, pyk. Czekajcie. O, włączamy siewnik na B. No i nic, jedziemy dalej. To już taki trochę gorszy traktor, taki dosyć ubogi jest, jak widzicie. Ale generalnie nie jest zły. Dobra, co my tu mamy? Czyli tradycyjnie, tak? Możemy się przesiąść do maszyny i tak dalej, i tak dalej. Na razie tego nie chcę. Lecimy dalej. No właśnie jest kultywatorowanie pola, bądź też oranie, tak to się nazywa. W zależności od tego, z jakiego regionu Polski mnie oglądacie. Na Śląsku to jest oranie, bierze się pług, tak, i się pole ora. I tak to też mniej więcej wygląda. Natomiast, no, w Polsce generalnie jest taka nazwa jak kultywatorowanie i tak to chyba się też przyjęło. O Jezus, ale mnie męczy kaszel jeszcze. Mam tylko nadzieję, że ten odcinek się nagra, bo powiem wam szczerze, że to już jest trzeci odcinek, który dla was nagrywam. I Action ma straszne problemy z tym, żeby to po prostu ogarnąć tą grę, no i niestety, ale niestety muszę to nagrywać po raz to trzeci. Dobra, pole żeśmy zasiali, przynajmniej jeden tutaj pasek. Cyk, bierzemy drugi. Włączamy pomocnika. Jest tutaj Zbyszek. No i Zbyszek, patrzcie, no pojechał jakoś, to kurde, Zbyszek tu mi krzywo jedzie trochę. No ale dobra, myślę, że najgorzej nie będzie. Okej, mamy tutaj kolejny punkt kontrolny, zobaczmy, co tutaj w tym samouczku można teraz zrobić. Czekajcie, bo biegnę i, do, i dobiec nie mogę. Ale no jest w miarę spoko, wam powiem. O, tutaj nawet się kosi ten to. Kosi łapki, pojedziemy do mamy, a od mamy do taty. Ty, a tutaj mi coś nie skosiło, ty patrz, no kurde, zostało zboże. O, a i tak też się nigdy, kurde, w zbożu nie chowajcie, jak kombajn pojedzie, bo przecież, boże, jaka by to tragedia była, normalnie masakra. Dalej robi tą sieczkę, tak? Pięknie, ładnie tu podnosi, zobaczcie, cyk. I teraz do tyłu, je do tyłu teraz, nie? Elegancko, dobra. Zobaczmy, co tu jest w naszym... Ale ty, ale tu jest szklarnia zarobić teraz. Powiedz, że to sobie mogę jeszcze, kurde, pomidorki posiać. Ty, są pomidorki, no nie wierzę w to. Czy tu się da wejść? Nie, zamknięta chyba jest. A szkoda, bo bym za tu wszedł do tej szklarenki. No ale trudno, nie da się, to się nie da, dobra. Kombajn stoi, nie wiem czemu, zobaczymy zaraz, o co tu chodzi. Kiedy tylko zbiornik kombajnu się zapełni, a nawet wcześniej możesz ładować zaraz. Aha, rozumiem, o co chodzi, dobra. Wsiadamy do naszego case'a. Podłączamy przyczepę. Pyk. I jedziemy pod kombajnek nasz, dobra. Cyk, będziemy teraz wysypywać, a dokładnie kombajn będzie nam tutaj wysypywał zboże. Żebym go nie przejechał, tego kombajna.
Dobra, otwieraj tą rurę. No i patrzcie, leci zboże nam. Pyk. Ale się tu elegancko nam przyczepka napełnia. My stanęliśmy na środku, to się powinno tak mniej więcej równomiernie napełniać, chyba że jest jakiś spadek na przyczepie, ale generalnie nie powinno być. Ja może trochę odjadę. O tak. Patrzcie, to się ładnie, równomiernie się napełnia. Nie no, po prostu to jest bajera, powiem, naprawdę jest kurde bajera. Bajerancko to wygląda. O, teraz się tył ładnie napełnia, dobra. A tak też można, ej, no patrz, no kurde, to jest... Nie, to jest świetne, patrzcie, cyk. Czekaj, 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 bo jadę. To jest stary, ty mi tego zburza tak nie marnuj, kurde, bo jak mi do tego zburza tak zmarnujesz, to ja nie wiem, co to będzie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, ale jeszcze nie wiem gdzie. Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie jest ten duży punkt. Bo pewnie tam trzeba się teraz udać. O, jest, widzę go. Widzę mój punkcik. Bym chciał wysiąść. Ale mi się traktor uwalił. Kurde, ale mi się zbrudził traktor. No, muszę go umyć później. Dobra, musimy jechać tutaj. Ja sobie powiększę mapę, żeby zobaczyć, gdzie to dokładnie jest. Deton Bakery, tam musimy się udać. Maniaż mi w gardle zasło od tego gadania dzisiaj. Dobra, no to nic, jedziemy tam, pakujemy się. Czekajcie, mapka została taką małą, bym sobie zostawił, dobra. No i śmigamy, tak, śmigamy do naszego skupu zboża. Ciekawe, czy to sobie mogę flagę na przykład kurde na polską zmienić. Ja bym sobie tak chętnie tej flagę zmienił. Ciekawe, czy można. A co zobaczę, czekajcie, ja sobie zobaczę zaraz, czy tu można sobie flagę zmienić, kurde. Bym sobie tu chciał flagę zmienić, ty majstera. A da się jakoś tu flagę zmienić albo coś? Chyba się nie da, szkoda. No nic, musi być amerykańska, to niech jest. Dobra, jedziemy. Zmiana kamerki, tradycyjnie, tempomacik dwójeczka. Droga wolna. No i wolna, możemy śmigać. Słyszycie ten klang taki pyr, 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 pyr? Nie, no, to jest, kurde, to jest kwintesencja tej gry, po prostu. Taki smaczek, kolejny. A jakże piękny. O! Coś tu mamy, czekajcie, ja sobie tu zjadę, zobaczę co tu jest ciekawego. Tu sobie tak, o, tutaj sobie pyk staniemy na chwilę. Zobaczmy, co tu jest. Czekajcie, ja sobie F1 wyłączyłem, dokładnie R. Klikam sobie R i zobaczmy. Halo? Halo, gro? Okej, myślałem, że mi się gra zwieścił, ale jest generalnie dobrze. Tak, czekajcie, co my tu mamy? Gold Creed Valley, Alex Jung, właściciel, numer pola 19, 57 hektarów, 0,57 hektara tutaj ma. Generalnie możemy kupić to pole za 46 tysięcy, albo możemy też tutaj obrobić to pole i dostać za to 1077. No, niby mało roboty, bo tylko 4 minuty, ale też mały jak gdyby... Mały też jak gdyby zarobek za to. Potrzebujemy tutaj pewne elementy, jakiś siewnik. To chyba jest obciążenie do przodu. No i traktor. Na razie póki co nie będziemy tego robić. Jedziemy sobie do naszego skupu. Cyk, elegancko. Tory są, pociąg chyba nie jedzie żaden. Także powinno być dobrze. Mamy tutaj skrzyżowanie. A tutaj już niestety autka jeżdżą, to jest jakaś taka większa droga, ma taka bardziej ruchliwa wygląda. Dobra, mamy wolne. Także trójeczka, dwójeczka, nie, tam tylko chyba trójka wystarczy wcisnąć, czy też dwójkę trzeba? No nie, więcej tak niż
43 pyr nie pojedzie. Z tego co widzę, to mamy tutaj dosyć dużo pól. Gdzieś tam widziałem nawet numer 31. Więc generalnie mamy tutaj chyba 31 pól do uprawy, więc kurde, naprawdę bardzo, bardzo dużo tego jest. Dobra, skręcamy w lewo, ale nie tutaj, tylko na następnym skrzyżowaniu, czyli de facto byśmy musieli tutaj chyba skręcić. No to skręcamy na pełnej. Pyr było. Tu chyba jest skup, tak? A tutaj nie mogę wjechać do skupu, czekajcie, tutaj nie mogę. Tu chyba mogę wjechać, tak? Dobra, tutaj możemy wjechać. A nie, no jak to działa, kurde. Aha, chyba że tu się jedzie, tak, czekajcie, w tą stronę, może to trzeba objechać po prostu. Syk. A no właśnie, dobra, tutaj trzeba objechać. Aha, dobra, tutaj się sprzedaje nasze plony, więc to my tutaj oczywiście wiemy o tym. Wjeżdżam tutaj, pyk. Teraz tak. Kierunek zrzutu, czekajcie, co my tu mamy? Tył, syp. Nie wiem, co to jest syp. Dobra, weźmy sobie tył, bo nie wiem, co to jest syp jeszcze. Nie chcę teraz po prostu tutaj tego próbować. No i pykamy. I powinno nam się zacząć rozładowywanie naszego zboża. Pięknie, pieniążki lecą. Nieźle, sprzedaż plonów to twoje, jako rolnika, główne źródło zarobku. Pójdźmy do sklepu, gdzie znajduje się ostatni znak zapytania. Na twojej mapie pojawiło się migające zielone okienko. No spoko, dobra, możemy jechać. Czyli jedziemy gdzie? Prosto, tak? Dobra, czyli na główną. Mamy wolne. Dobra, pyr jedziemy. Cyk. I w lewo teraz musimy jechać. No i dobre. Jedziemy. I tu jest kurde działek. Pól do uprawy. Ja cię kręcę. Jakiś taki strumyczek. Oj, ale to pięknie wszystko wygląda. Naprawdę. I te drzewa. Ojejku. Dobra, jedź, pyr, ciągnij pod tą górkę. O, widać chyba nasz sklepik już. Czekajcie, a tutaj jest zakaz skrętów, zakaz wjazdów jest w sumie, a tutaj chyba mogę wjechać. Dobra, wjechaliśmy elegancko. Chyba jesteśmy na miejscu. Pyk. Okej, dobra. Czekajcie, coś mi tutaj miga. Co to jest? Ty, ja chyba latarkę mam. Widzieliście? Mam najprawdziwszą latarkę. Ale fajnie, dobra. Traktor jest, kurde, uwalony jak świnia. Trzeba go niestety umyć. Nie wiem, jak to się robi, ale mam nadzieję, że po prostu wy mi powiecie, jak się tutaj myje ten sprzęt. Aha, tu mogę zarówno kupować, jak i sprzedawać stare pojazdy. No i spoko. Co tutaj mogę robić? Aha, tu mogę sprzedać maszynę bezpośrednio. Dobra, no to ja rozumiem, o co chodzi. Zobaczmy, czy tu coś jeszcze jest. W spożywczym nie ma nic. Tiki-tiki-taki-toki. Kolejny warsztat. Tutaj jest niby promocja minus 50. Nie mogę wejść, ale... Ty, patrzcie, mogę do bankomatu wejść. Pyk. Pożycz, spłać. Aha, my tu mamy wzięty kredyt w wysokości 75 tysięcy, tak? A mamy jeszcze do spłaty 51 tysięcy. Ojejku, no dobra, trudno, będziemy spłacać powoli. Tak wygląda nasz... Aha, to tylko tu działa, tak? A tutaj to nie działa. A, to w sumie jakoś tak dziwnie, no dobra. Myślałem, że tylko to... Że normalnie też to tak działa, a widzę tego chyba przy bankomacie, jak się podchodzi. Dobra, ale moi kochani, lećmy tylko szybciutko jeszcze do sklepu. Zobaczmy, co tu fajnego i ciekawego jest w naszym sklepie, bo to chyba jest naprawdę jeden z interesujących tematów. R, aktywuj sklep. No i tu mamy sprzedaż, mamy tutaj K kategorię.
Mamy także z podziałem na marki. Weźmy sobie kategorię, zobaczmy. Jest na przykład taki kombajn. Czemu nie mogę tak jechać? Ale to głupie jest, dobra. Czekajcie, kombajn sobie wezmę. No i jest, najdroższy za... Aha, tu są jakieś takie elementy. Najdroższy kombajn za 374 tysiące. Co on tu obsługuje? Chyba wszystko. Aha, on tylko owoce przerabia. Dobra, a ten co robi? Nie, ten też na owoce. Samobieżny kombajn zbiera ziemniaki. Aha, spoko. Kurde, nie czaję tych ikony. Ten jest chyba też tylko do jakichś roślin, tak, określonych. Dużą pojemność ma bynajmniej, 45 tysięcy litrów. No to nawet spoko wam powiem. Tu mamy jakieś takie różne furki, nie furki, kurde, kultywatory. No spoko, jest tutaj tych maszyn od groma. Bym sobie chciał tylko wstecz, o, właśnie tutaj wejść. Zbieranie ziemniaków, aha, kombajny. A czekajcie, kombajn jeszcze raz, a ten to do czego jest? Ten jest tylko do... nie, ten jest tylko też. Aha, trzeba mu jeszcze kupić odpowiednią, kurde, żniwiarkę i śniarkę. Aha, dobra, rozumiem, o co chodzi. Także niestety, a tutaj trochę rzeczy to musimy jeszcze pokupować. Dobra, kultywatory, wywrotki, siewniki, gnojówki, zgrabiarki, matko kochano, ile tu jest tego sprzętu, kiedy my to wszystko kupimy? Nie mam pojęcia. Zwierzęta. Co to jest? Zwierzęta, że co? Maszyna zbiera bele słom i wykłada nią podłogę. Zagarnia do krów. Ja cię kręcę, ale bajer. Kiszonki jakieś, kurde. Do transportu zwierzę. Nie, po prostu bajka wam powiem. Naprawdę tutaj będzie w tej grze co robić. I myślę, że tu na pewno się nie będziemy nudzić w tej grze. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze mamy? Jakieś, kurde. A tu są te żniwiarki właśnie. O, czekajcie, zobaczymy te żniwiarki jeszcze. A nie, to są przyczepy do żniwiarek plus ścinarki. Dobra, to nie, tego nie chcemy. Zwierzęta, nawety, palety, obciążniki, piły łańcuchowe. A se kupię taką piłę. Mogę se kupić? To się chyba niczym nie różni. Weźmiemy sobie tą z Mac Luka. Czyli jednak tutaj są oficjalne nazwy. Tak więc... chyba tutaj deweloperzy zadbali o to, aby nazwy w grze były po prostu oryginalne. Technologia BL. Boże święty. Tego tu jest tyle, że po prostu masakra. Mogę... Nie mam piła, patrz. Brum brum robi. Brum brum. Ekstra, dobra. Moi kochani, w tym odcinku by to było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. Właśnie, dlaczego zasubskrybować? Dlatego, że jak go zasubskrybujecie, to będziecie na bieżąco wiedzieli, kiedy wpada nowy odcinek z farminga. To chyba jest dla was w tym momencie bardzo istotne. Tak więc pamiętajcie, aby zasubskrybować. Pamiętajcie także o moim fanpage'u na Facebooku, a także na Instagramie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!